Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach trwają rekolekcje dla księży archidiecezji lwowskiej. 28 listopada uczestników odwiedził Wiktor Skworc, arcybiskup senior archidiecezji katowickiej. Do obecnych księży skierował słowa wsparcia i zachęty do owocnego spędzania czasu rekolekcji. Zachęcił nie bać się poświęcać czas na modlitwę, rozmyślanie i medytację, ponieważ stuprocentowo prowadzi to do wzrostu efektywności pracy duszpasterskiej oraz ewangelizacji. Na zakończenie spotkania arcybiskup senior udzielił kapłanom błogosławieństwa duszpasterskiego i jeszcze raz podziękował za możliwość spotkania i rozmowy o doświadczeniu kapłanów, którzy pracują w kraju, który walczy. ...świętość i buduje się jedność, aby wiernie trwali na łamaniu chleba, oczyszczali się przez pokuty. Cigodni bracia, można usiąść. Bardzo dziękuję za możliwość pozdrowienia wszystkich księży, którzy odprawiają w tym pięknym domu rekolekcje. To jest zawsze taki błogosławiony czas, kiedy możemy siebie ciszyć, zostawić wszystko, wszystkie sprawy bieżące i zastanowić się nad sobą, pogłębiać życie wewnętrzne, pomyśleć o własnej formacji. I dlatego chciałem życzyć błogosławionego czasu tych rekolekcji. Wezwaliście Ducha Świętego na początek rekolekcji, bo to Duch Święty jest architektem Kościoła. On Kościół buduje na całym okręgu ziemi. No i wybiera sobie narzędzia budowania tego Kościoła. My jesteśmy takimi narzędziami budowania wspólnoty Kościoła. Także niech Duch Święty was umacnia i prowadzi i pozwoli wam wykorzystywać wszystkie charyzmaty, jakimi was obdarzył. Byście budowali rzeczywistość Kościoła tu w archidiecezji lwowskiej. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Boże, który bawisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na sławę swego.